Niestupalny lipiec 1943 roku. Jan Piwnik Ponury już od 2 miesięcy przebywa w Górach Świętokrzyskich. W chwilach zadumy wraca do rodzinnego domu, do swoich ukochanych rodziców, sióstr i brata. Nie widział ich długie 11 lat. Bo najpierw była matura, potem wyjazd do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w dalekim Włodzimierzu Wołyńskim. I choć wychowano go w miłości i szacunku do rodziców, nie dane mu było ich tak długo zobaczyć. Tak jakoś się składało, że najpierw zawsze była służba wojskowa, policyjna. Kilka razy zapowiadał swój przyjazd. Szykowano się wtedy w małej chatce leżącej na końcu wsi Janowice, tuż pod Witosławską Górą. Chatynka stała naprzeciwko czteroklasowej szkoły, drewnianego baraczku o 2 lekcyjnych izbach. W przygotowaniach do przyjazdu Jasia Piwnika, który jako jedyny z Janowic dobił się oficerskich szlifów, brała udział cała wieś. Ale on, przeważnie w ostatniej chwili, odwoływał swój przyjazd krótkim telegramem. Gdy 1 września wybuchła wojna, nie wiedziano, gdzie jest Jasiek. Dopiero później ktoś doniósł stroskanym rodzicom, że na Śląsku dowodził kompanią policyjną. Potem zapadła cisza. Zginął, jest w niewoli. Nawet Madonna z ciemnego, wiszącego nad łóżkiem obrazu, u której starała się znaleźć odpowiedź w codziennych modlitwach 60-letnia matka, milczała. Ale chyba coś wymodliła. Oto z niedalekiej Mominy pewnego dnia przyjechał rowerem listonosz. Pochwalony panie Piwnik. A, niech będzie pochwalony panie listonoszu, pochwalony. No, paczka do was. Do nas paczka? Do was paczka. I to skąd? Z Portugalii. Co? Do nas? Skąd? Do was z Portugalii. Józek, leć po matkę. Mamo! Co, synu? Listono! Do nas? Do nas, do nas? Zośka, pan listonosz mówi, co przyszła do nas jakaś paczka z jakiejś z Portugalii. Do nas, z Portugalii? A gdzie ta Portugalia? Daleko? Oj, daleko, pani Piwnikowa. Bardzo daleko. A to niemożliwe, to tak nie może być, bo przecież my, rodzinę, to najdalej to w Ostrowcu mamy. No tak. O, żadnej Portugalii tośmy tak nie słyszeli. A no bo to jest tak, państwo piwnikowie, że jakiś żołnierz jest w Anglii, a Anglia jest w stanie wojny z Niemcami, to przez te Portugalię, przez Czerwony Krzyż przychodzą takie oto paczuszki, drobiazgi, żeby dać raz znać rodzicom, że żyje. Ale my w tej Anglii żadnego oficera nie mamy. No a jak to? No a Jasiek? Jasiek. No to czas Jasiek. Już na mnie, piwnikowie. Pochwalony. Pochwalony, panie listonoszu, pochwalony. Niech będzie. Paczuszki przychodziły nie za często, ale systematycznie. Raz na kwartał. Były w nich drobiazgi. Woreczek rodzynek, a to paczka herbaty, kilka biszkoptów. I ani słowa. Tylko coraz to inny znaczek pocztowy. Z murzynami, z żaglowcem. Sardines? Dziwna nazwa. Paczuszki, ledwo odpakowane, ale nie otwarte, leżały na kuchennej półce, przykryte czystą szmatką, w takiej kolejności, w jakiej napływały. Matka, gdy tylko była sama i gdy wiedziała, że nikt jej nie będzie przeszkadzał, uchylała szmatkę i długo patrzyła. Na wiosnę 1943 roku zaczął się ruch w pobliskich górach. O chłopcach z lasu stało się naraz głośno. Cała okolica wprost szumiała różnymi wiadomościami, ale oni jakoś te Janowice omijali.
Gdzieś tam rozbili Niemcom pociąg. Naszatkowali szkopów na setki. Ponoć dowodził nimi jakiś generał. Na ucho mówiono sobie, że podobno przyleciał do Polski na samolocie. Nazywali go Ponury. Czy tak jakoś. Przejmująca nocna cisza zawisła nad domem piwników. Co jest? Co jest? Ktoś się dobija. Otwierać! Co tam? Co tam? Szybko! Już otwieram! Już otwierać! Już otwieram! Szybko! Cicho, baby! Cicho! Cicho! Jak się sprawdzi, że donosicie Niemcom. My? Niemcom my? Na Niemcom? My? To ruski miesiąc, popamiętacie. Nie róbcie takich niewinnych oczu, piwnik. Siadaj. My wszystko wiemy. Wszystko. I wszystko sprawdzimy. Gdzie młodszy syn? W stodole. Na pewno? Na pewno. Śpi na sianie. Prowadzić. Cisza. Nie ruszać się. Józek! Ty jesteś Józek, piwnik? Józek! Zabieramy go ze sobą. Józek! Spokojnie, wyprowadź. Józek! W chałupie siedzieć, nie wychodzić! Gdzie go zabrali? Kim byli? Dlaczego akurat jego? Tysiące myśli kołatało się w głowie starej matki. I znów wielogodzinne rozmowy z czarnym, łagodnym obliczem milczącej Madonny. Pochwalony, piwnikowa. A, pochwalony, pochwalony, sąsiedzie. Co tam u was słychać? Nic dobrego, nic dobrego. Józka zabrali mi parę dni temu. O Janku słów wszelki zaginął. Ze starym to w ogóle źle. Lekarza by trzeba sprowadzić. Były dziewuchy i w Ostrowcu, i w Opatowie, ale żaden nie chce przyjechać w te strony. Boją się. Niemców tu wokoło. Nie bójcie się, piwnikowa. Was syn jest u chłopców w lesie. Pójdę tam dzisiaj. Popytam. Może mają jakiego doktora, to może mężowi pomoże. Chwała Bogu, chociaż o jednego byłabym spokojna. Bóg zapłać, sąsiedzie. Tej nocy stary piwnik spał wyjątkowo niespokojnie. Żona i córki czuwały przy nim. Matka, pełna niepokoju, podeszła do okna. Nagle w jasnym świetle księżyca zobaczyła dwie postacie idące środkiem drogi. Jeden z mężczyzn niósł torbę, a drugi... Matczyne serce zaczęło mocniej bić. Tak bardzo pragnęła, tak bardzo pragnęła. Józek! Józek! Tak się martwiłam o ciebie. Tak długo cię nie było. Synu! Nie płacz, mamo. To pan doktor. Zbada ojca. Witaj, doktorze. Jasiu, synu mój. Mamo. Tutaj, w górach, w lesie, synu. Chodź, przywitaj się z ojcem. A te sardynki, te rodzynki, ta Portugalia. To koledzy wysyłali. A my myśleli, Jasiu, że ty w tej Anglii, jakim
generałem albo dyrektorem zostaniesz. A ty się tu po lesie poniewierasz. Tyle nauk pobierałeś, żeby teraz jak ten tropiony zwierz spać z głową na kamieniu? Taki rozkaz, mamo. I co, doktorze, jak z ojcem? Najgorsze za nami. To niegroźna grypa. Co mogłem, zrobiłem, co miałem, dałem. Chyba wyżyję. Dziękuję. Panie komendancie, melduje oddział gotów do odmarszu. Dajcie spocznik. Jezu, a kto to? To porucznik Dzik. Jaki on tam Dzik? To obóz, nie oficer. To przez niego wszystko. Ojciec chory, Józka mi zabrał. Krzyczał, że my Niemcom donosimy. Nie sądźcie go tak ostro, matko. To dzielny oficer. A wszystko, co robił, robił na mój rozkaz. Na twój rozkaz? Tak. Doniesiono mi, ludzie przebąkują, iż ten dowódca chłopców z lasu podobny jest do piwnika z Janowic. Kazałem tu Dzikowi trochę naszumieć, żeby odwrócić od was uwagę Niemców. A ojciec ma grypę. To choroba niezależna od wizyty Dzika. To ty, Jasiu, może u tego ponurego? Nie mówcie tego, matko, nikomu. Ale ponury to ja. Było to pierwsze od 11 lat spotkanie Jana Piwnika z rodzicami. Nikt, prócz matki, nie przeczuwał nawet wtedy, że będzie to jego ostatnia wizyta w rodzinnym domu. Dobrze już, dobrze. Pewnieście głodni. Siadajcie, proszę. Siadajcie. Mam tu świeżo upieczony chleb. Chłopcy, dla wszystkich chodźcie, wystarczy. Komendant prosi. Chodźcie, panowie. Dajcie. Major Jan Piwnik, legendarny ponury Donat, zginął 16 czerwca 1944 roku podczas udanego ataku na niemieckie umocnienia pod wsią Jewłasze na Nowogródczyźnie. Pochowany został na cmentarzu w Wawiórce. Po latach starań 17 września 1987 roku urna z prochami majora ponurego Jana Piwnika została sprowadzona w jego ukochane Góry Świętokrzyskie. Po pogrzebie, jakiego w rządzonej przez komunistów w Polsce nie widziano, doczesne szczątki złożono w krypcie klasztoru opactwa Cystersów w Wąchocku. Są tam po dziś dzień.